witam na konferencji prasowej po meczu Hydrotrak Rado Maseko Arka Gdynia. Zwycięstwo gości 91-85 i właśnie przedstawiciele zwycięskiego zespołu są z nami. Trener Miłosz Mitrowicz oraz zawodnik Bartłomiej Włoszy. Panie trenerze, bardzo prosimy o ocenę tego spotkania, o jego podsumowanie. Pierwsze chciałbym pogratulować drużynie Radomia i trenerowi Marku Popiołku. Uważam, że stworzyliśmy dzisiaj jako dwie drużyny bardzo fajne widowisko dla wszystkich, którzy ten mecz oglądali. Na nasze szczęście my weszliśmy jako wygrana drużyna w tym meczu. Jeżeli chodzi o to, co mecz zdecydowało tak cieple i głowę, po takim meczu ciężko mi jest to tam jakoś dokładnie podsumować. To, co widać w statystykach, że ta zbiórka w ataku, myślałem, okej, w ataku, ale też w obronie, 39 zbiórek i 21 asysta, graliśmy bardzo zespolowo i pokazuje, ile chcieliśmy się odbudować po tej porażce z czarnym Słupsk. Ten mecz wtedy był taki, oczywiście Słupsk zagrał rewelacyjny mecz i absolutnie nie chcę tutaj jakby, jak to Bartek powiedzieć, teraz żebym znowu ktoś nie tłumaczył źle, umniejszać ich super granie, ich rewelacyjny sezon i super prace, które tam i trener i wszyscy wykonują, ale to moja drużyna mogła się lepiej zaprezentować w tym meczu, to była tylko i wyłącznie moja wina, że oni tak zagrali ze względu na to, że treningowo tam pewne rzeczy ułożyłem tak jak nie powinienem i bardzo się cieszę z tego, że ci zawodnicy tak chcą grać i tak chcą walczyć dla mnie i że tak przyszli dzisiaj na ten mecz z takim nastawieniem. Gratulacje też dla mojej drużyny i bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Bardzo dziękuję. Bartek, jak twoimi oczami wygląda ten roller coaster? Można powiedzieć, że tak, dobrze pan to ujął. To tylko zapisujemy na swoim koncie dwa punkty, ale dla nas to jest naprawdę bardzo duże zwycięstwo. Po tym wszystkim, co się działo w ostatnich tygodniach, zapominamy te tamte czas, ale nawet nie o to chodzi, że przegrywaliśmy, ale te perturbacje zawodnicze, jeden zawodnik odszedł, przyszli dwóch nowych. Naprawdę w trakcie sezonu ciężko jest ich wkomponować od razu w zespół, żeby ten zespół wyglądał tak, jak wszyscy tego chcemy. Nam się to udało, w tydzień pozmienialiśmy troszeczkę na treningach, uprościliśmy tą grę i dzisiaj było naprawdę to chyba widać. Ale to najbardziej cieszy, każdego z osobna mogę pochwalić. Adam Chrycaniuk, kurczę, straszne statystyki. 12 zbiórek, 8 asyst, 7 asyst, 8 punktów, naprawdę rewelacja. Filip Dylewicz dał impuls z ławki. Antoni naprawdę tyra na boisku i w ataku i w obronie. I każdy po kolei co wchodził, dawał się wszystko. I gramy jak ta drużyna. Szkoda, że taki zespół, jaki mamy, myślę, że on zostanie do końca sezonu, dopiero mamy w tym momencie. No ale nie ma co patrzeć w tył, idziemy do przodu. To było ciężkie zwycięstwo, w Radomiu zawsze się ciężko grało. Tak samo Island miał grać, miał nie grać. Przygotowaliśmy się na niego też dobrze. Zatrzymaliśmy go na 5 punktach najlepszego strzelca, to znaczy, że ta obrona o niebo lepiej wyglądała niż w tym już zapomniany mecz ze Słupskiem. Przede wszystkim gratulacje dla Arki, bo grają z dużym sercem, nie poddają się pomimo ich trudnej sytuacji w tabeli, także przyjechali tutaj na ten mecz przygotowani i zasłużenie go wygrali, byli lepsi od nas. Odnośnie mojego zespołu, to uważam, że zaprezentowaliśmy się dzisiaj fatalnie. Poza zrywami w drugiej kwarcie, może chwilę na początku, nasza gra była przyzwoita, i bardzo krótkimi chwilami w drugiej połowie, końcówka trzeciej kwarty, to prezentowaliśmy się bardzo źle i Arka nas gdzieś tam do takiej gry zmusiła. My popełniliśmy bardzo dużo błędów, przede wszystkim jeżeli chodzi o nasze założenia defensywne. Bardzo istotnym założeniem było powstrzymanie dzisiaj najgroźniejszych strzelców Arki, Bojkinsa i Wołoszyna. Bojkins robił co chciał, dochodził do pozycji bez żadnego nacisku. Wołoszyn trafił dwie trójki w szybkim ataku, na co bardzo uczulaliśmy naszych zawodników. Jako trener jestem dzisiaj bardzo zawiedziony, bo widzę, że od dwóch tygodni nie idziemy w dobrą stronę i to jest bardzo trudny moment dla tej drużyny, więc musimy jak najszybciej wyciągnąć wnioski, pewne też konsekwencje i jak najszybciej zacząć odrabiać te punkty w tabeli. Dziękuję bardzo. Filip, European about this game, please. Well, I think till this point of the season, this was maybe, not maybe, this was the most important game for us. But we played like we played, really, really bad, starting from myself, then every other player, and I mean, we cannot play like this. I don't want to underestimate them. For sure they deserve the win,
they out rebounded us. They had more desire, and this is not the way. Like, we need to be more like a team. We need to fight more for each other, and that's the only way we can win the games. Thank you so much. Proszę przetłumacz. Myślę, że nawet jestem pewien, że w tym punkcie sezonu to był nasz najważniejszy mecz. Nie możemy tak grać. Oni mieli więcej pasji, my musimy wyciągnąć wnioski i postarać się, żeby było lepiej. I to tyle. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja może trudne pytanie do trenera, bo to był taki kluczowy mecz też chyba dla układu tabeli. Nie obawia się Pana swoją posadę? Teraz gdzieś tam mówią, że do tego meczu podchodzimy z takim nożem na gardle. Nie, myślę, że to nie jest, znaczy pytanie, czy się obawiam, jest do mnie rzeczywiście kierowane. Nie wiem, czy jest taki temat i czy ktoś o tym mówi. Ja pracuję z tygodnia na tydzień tak, żeby ten zespół wyglądał jak najlepiej. Staram się wyciągać wnioski i robię wszystko, co mogę, żeby ten mecz wygrać. I nie sprowadzam też na siebie jakichś myśli negatywnych. Przyszedłem tu z taką myślą, żeby pracować cały sezon i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I mam nadzieję, że ta drużyna będzie wyglądała tak, jak chcemy, żeby ona wyglądała i na to będziemy pracowali. Dziękuję bardzo. Nie mam więc... Proszę, ja mam pytanie do trenera o sytuację między AJ-em i resztą drużyny, bo dzisiaj było widać takie błędy w komunikacji, których wcześniej nie było, w wcześniejszych meczach, i czy po tych ostatnich perturbacjach do niej prasowych, po jego ewentualnym odejściu, coś, jakaś chemia, pewność drużyny nie została zatkana? Czy trener nie zauważył jakichś niepokojących sygnałów? Powiem tak, ta sytuacja jest oczywiście dla nas mało komfortowa, bo on był bardzo dobrym zawodnikiem. W sensie jest bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast udowadniał to w każdym meczu na początku sezonu. Mieliśmy bilans 3-4 i on z różnych przyczyn opuścił dwa mecze. Dodatkowo ta sytuacja, o której Pan mówi, czyli została złożona oferta do klubu za jego wykup. I to nie jest komfortowa sytuacja, to nie będę ukrywał. Nie jest łatwo prowadzić zespół w ten sposób. Nie do końca ja siedzę w głowie AJ Englisha i nie do końca wiem, co on chce z tym zrobić. Ja jakby poświęcam bardzo dużo czasu zarówno na rozmowy z nim, jak i innymi zawodnikami w drużynie. Staram się dbać o to, żeby ta chemia była jak najlepsza. Natomiast wyniki też pokazują, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. To tak jak powiedziałem wcześniej. Więc jeżeli przegrywamy teraz 3 mecze z rzędu w różnych układach personalnych, grając 2 razy bez Englisha, teraz grając z Englishem, no to po prostu coś nie działa. I chemia jest zawsze zła, jeżeli się przegrywa. I do naszych obowiązków oczywiście zaliczam to, żebyśmy to sobie dobrze przeanalizowali, jak najszybciej wyciągnęli wnioski z tego i pokierowali tę sprawę we właściwy sposób.